Pytacie mnie, co zrobić, jak boli cię biodro tutaj, o, biodro jak cię boli, co zrobić? Odpowiadam na to pytanie na przykładzie konkretnego przypadku pacjentki, ale super, super takiej ekstra. 3 miesiące temu przyszła do mnie pacjentka w wieku 35 lat z bólami biodra. No i pytanie, czy mogę jej pomóc? Odpowiedziałem, że nie wiem, co jej dolega. No i zaczęła opowiadać, co jej dolega. Bóle biodra lewego. Bóle biodra prawego, bóle kolana lewego, bóle kolana prawego. Sprawdzałem ruchomość bioder. Zero. Zero. Ruchomość jednego i drugiego biodra. Więc ja mówię, no cudów nie ma. Ja tutaj nic nie zrobię. Trzeba iść na endoprotezę. Czyli ortopeda miał rację. Potrzebna jest endoproteza. A co na to pacjentka? Że nie pójdę na endoprotezę, ponieważ mam karłowatość kości. I skończyłoby się to wózkiem inwalidzkim. Mało tego! Takiej endoprotezy w Polsce żadna klinika od strony technologicznej nie jest w stanie wstawić. A gdzie? Jedynie Stany Zjednoczone, więc ortopeda, u którego byłam, zalecił mi, żebym uzbierała od razu na dwa, bo zanim uzbieram, to drugie też będzie potrzebowało wymiany. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nie miałem żadnych badań obrazowych. Nie miałem rentgena, nie miałem rezonansu, kompletnie nic. Te wszystkie badania były u ortopedy, u którego się pacjentka leczyła. Ja do tych badań dostępu nie miałem. No i pytanie, co teraz robić? Niektórzy twierdzą, że rezonans magnetyczny dostarcza wszelkich niezbędnych informacji do podjęcia właściwej decyzji diagnostycznej. Ortopedia podjął decyzję, że jest potrzebna endoproteza, ale nie można jej wykonać w Polsce. I co z tym fantem zrobić? W tych warunkach podjąłem się wyzwania życiowego, że tej pacjentce spróbuję pomóc. Może nie tyle pomogę, ile spróbuję pomóc. Co zrobiłem? Diagnostyka funkcjonalna, to co do znudzenia powtarzam. Diagnostyka palpacyjna, a potem masa ćwiczenia, masa ćwiczenia, masa ćwiczenia, masa ćwiczenia i od początku. I tak przez 3 miesiące. Jak się pacjentka w tym czasie czuła? Raz lepiej, raz gorzej, ale efekty są takie, że... Jak widzicie, jest to kąt około 45 stopni, może trochę powyżej 45 stopni. A było 0, 0, 0. Ruch nogi do boku. Noga się rusza. A zaczynaliśmy, to ani drgnęła. No to niech teraz pacjentka sama powie, jak się czuje, czy warto było, czy nie warto było przyjść do mnie. Oczywiście, że było warto, efekty są spektakularne. Idziemy w bardzo szybkim tempie, bo 3 miesiące temu ruch był po prostu niemożliwy do wykonania, a teraz noga się rusza w każdą stronę i się zgina i się rusza również na zewnątrz, a wcześniej było to niemożliwe. W ogóle było to niemożliwe. Jeżeli masz podobny problem, to napisz w komentarzu, a jeżeli chcesz po więcej, to zapraszam na kolejne filmy.